Witam was wszystkich bardzo serdecznie. O, żurawie poleciały. I tam wylądują. Tego tutaj stawiamy? Do góry. O, ten to ciężki. Dobra. Ja tu raz dwa zrobię. Przyjechaliśmy tutaj na drugą część naszej pasieki. I tutaj wieje. Koło domu mamy pawilon i kilkanaście ulic stacjonarnych, a tutaj w polach, w Lasku Olchowym mamy drugi pawilon i kolejne kilkanaście uli. I dzisiaj podkładamy kamienne, betonowe takie podkłady, żeby te ule nam się nie przewracały, bo tutaj dosyć mocno ryją krety, nornice. Woda się podnosi, jest dosyć miękko i w te kanały ta woda wchodzi i te ule jest takie ryzyko, że mogą się nam pozapadać, powywracać, a jak się wywróci ul, to niestety pszczoły się wysypią, osypią i zginą. A teraz w lecie to jeszcze zdążył uratować. Chyba, że do wody wpadną. No właśnie istnieje takie ryzyko. Dlatego tutaj dzisiaj to właśnie robimy. Koło domu tak nie wiało, a tutaj wieje. Ale koło domu zawsze jest ciszej, bo tam są zabudowania, jest las, tutaj jest przestrzeń i ma ten wiatr, gdzie się rozhulać. A to będziemy go z powrotem tutaj przenosić, tak? Tak. Przed chwilką poleciały żurawie i jak tutaj wyjechaliśmy na pole, to jest trzy pary. Jedne są tam, koło szalin, drugie były gdzieś tu, a trzecie poleciały tam za rzekę. Ale brzęczą. Dobra, z powrotem. Bierzemy go, tak? Tak. Już? Już. Ale pięknie pyłek noszą. No. Żółciutki, z leszczyny. Chyba tak. Ale żurawie krzyczą. One stoją tu za rzeką, ale nie widzę ich. Teraz widać pyłek na ich nóżkach. To jest to, co żeśmy z Asią w Centrum Pszczelarskim mówiły. Pokazywałyśmy pszczołę. Pszczoła ma trzy pary nóżek i na trzeciej parze właśnie zbiera pyłek do koszyczków pyłkowych i przynosi do ula. Właśnie jedna pszczoła się mną zainteresowała. Stoję nieruchomo, cicho. Poleciała sobie. I gdyby była założona poławiaczka, to one wchodząc do ula przeciskałyby się i siłą rzeczy ten pyłek musiałyby zostawić na zewnątrz, w poławiaczce. I później taki pyłek się zbiera, suszy i jest on gotowy do spożycia. To jest to, co kupujecie później właśnie w sklepie czy u pszczelarza. Tutaj poławiaczek nie ma i one wnoszą to do ula. I taki pyłek jest przeznaczony na rozwój ula, ewentualnie jest kiszony, mieszany ze śliną, propolisem, miodem, kiszony w komórkach i wtedy to jest pierzga. My tutaj dzisiaj z partyzanta, bez kombinezonów, ale są one spokojne. Idą na zbiór, na pyłek. Także nie są agresywne. Zresztą będąc przy pszczołach, trzeba się zachowywać w miarę cicho, nie krzyczeć, nie tańczyć tańca hula, bo wtedy one nam pohulają. O, tam żurawie krzyczą. Żeby nie ten wiatr, to by było dzisiaj tutaj, mężu, byśmy sobie wystawili
stoliczek i kawka. Tak jest. Jak już to jaka nie położę. A myślałam, że tu cieplej dzisiaj będzie. Tak jak koło domu. Skowronki już śpiewają. Już tydzień temu słyszałam pierwszego skowronka. O, ten tu jest ciężki. Ciężki jak w sezonie z miodem. Dobra. Tyle? Nie, tamtego nie da rady. Którego? Tego niebieskiego. A on ciężki jest? No to może spróbujemy, czy nie? Jak ja już go przestawię, potem i nie damy rady i co wtedy? Aha. No to chyba, że się przymierzymy, czy go podniesiemy. No to chodź. Się muszę tu przycapić do niego. Nie jest tak źle. To jest ten ul, do którego 2 lata temu przyszła nam rójka. Stał tutaj pusty i przyleciały. Często pszczelarze mówią, że jak stoi ul pusty, to rójka wejdzie. Tutaj koledze w sezonie któregoś roku to kilka rójek weszło. U nas jakoś nigdy nie chciały same wejść. Ale raz nam się zdarzyło i właśnie do tego ula przyszły. Ty, jedna tutaj zagląda. Ty, koczułki wystawiła. No? Czekaj, muszę się przesadzić do niego. Czekaj, czekaj. Siedzi? Dobrze jest? Tak tutaj przyjeżdżamy i kontrolujemy, czy czasem woda za blisko pod te ule nie podejdzie, bo tutaj obok płynie rzeka. No i poszła ona teraz przez te ostatnie dni w górę. Byliśmy kilka dni temu i tutaj w naszym lasku tego rozlewiska nie było, a dzisiaj już jest. Ale mimo wszystko do uli to jeszcze jeszcze troszkę jej brakuje. Kilka dni na plusie, troszkę słońca i w krzakach, w miejscach zacisznych, ocieplonych pojawiają się już pierwsze pokrzywki. Ale taka pokrzywa pachnie niesamowicie. I teraz takie listki są najcenniejsze, bardzo bogate są w żelazo. Także powinno się takie młodziutkie listeczki zbierać, dodawać do sałatek, gotować zupę. Zioła najwięcej właściwości cennych dla naszego organizmu mają w maju i to właśnie wtedy powinno się je pozyskiwać do suszenia, na herbaty, na różnego rodzaju przetwory. Tak samo szczaw, najsmaczniejszy i najbardziej bogaty we właściwości dla naszego organizmu jest majowy. A tutaj teraz sadzimy sobie leszczynki. Te, które wykopał Edziu tam z dołu koło domu. Te leszczynki, które wewiórki orzeszki ci kradły, nie? To ja im kradłem. A to ty im kradłeś? Tak jest. Wyścig co roku trwa. Kto pierwszy? Tak jest. Mąż czy wewiórka z dzięciołem? Zazwyczaj mąż przegrywa.
podniosła się. Przyjechaliśmy jeszcze zobaczyć tutaj, jak Odra, dokąd dojedziemy. I ostatnio, jak żeśmy byli, to tam aż za zakręt żeśmy dojechali. A teraz już tutaj jest stop. Tutaj z boku jest, tutaj z boku. Mokro jest. Mokro. Napiją się teraz tutaj te, bo wszystkie te lasy sosnowe tutaj wokoło schły. Bardzo schły, a teraz napiją się wody. Ale zobaczcie, jakie piękne niebo jest. Cały dzień wytrzymało. Było pięknie, bezchmurnie, a teraz już tam od zachodu się banduży. Podobnież jutro ma być cieplej. Podobnież. Podobnież. Ale błyszczy. Daje po oczach. Dobra, żona. Jedziemy. 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 O, wołki. Ole tu śladów wilków. O, ja kręcę. Patrz, jaki tutaj piękny ślad. No. Trop. I tutaj. Jedziemy do domu, bo nas wilki wzięły. A co ty się wilków boisz? Ale tutaj jakie tropy. Jak moja ręka. Miały co ogryźć. Miałyby co ogryźć, tak? Ze mnie zwłaszcza. A nas dwoje to hu hu hu. Hasałyby tutaj. Jedziemy do domu. A z wami na dzień dzisiejszy się żegnamy. Jeszcze sobie tam pojedziemy. Zobaczymy. Pochodzimy po lesie i jedziemy do domu. Zobaczcie jeszcze, jakie tam są piękne chmury teraz. I takim oto widokiem życzę wam wszystkim wszystkiego, co najlepsze. Dużo zadowolenia, radości i takich pięknych widoków. Ślicznie jest, nie? Do następnego.